Istnieje kilka sposobów na to, jak zbilansować współczynniki stechiometryczne w równaniu reakcji chemicznej. Jedną z metod jest np. metoda, w której podstawiamy jony wieloatomowe. Spróbujmy tą metodą dobrać współczynniki stechiometryczne w reakcji tlenku żelaza 3 z kwasem siarkowym 6. W trakcie takiej reakcji chemicznej powstaje sól siarczan 6, żelaza 3 i tlenek wodoru czyli woda. Kation żelaza znajdujący się w soli jest trójwartościowy, natomiast reszta kwasu siarkowego 6 jest dwuwartościowa. Dlatego, aby ustalić wzór soli, należy za symbolem pierwiastka lub całej grupy, którą bierzemy w nawias półokrągły, postawić wartościowości na krzyż. Dobierzmy współczynniki stechiometryczne w tym równaniu. Dla uproszczenia, grupę siarczanową 6 potraktujmy jako całość. Podstawmy ją symbolem x. Więc w soli mamy dwa atomy żelaza i trzy grupy x. To jest o wiele prostsze niż liczenie, że ma się 12 atomów tlenu i 3 atomy siarki. Chwilowo nie musimy o tym pamiętać. Skoro mamy już zapisane równanie reakcji z podstawioną grupą siarczanową 6, to dobierzmy współczynniki stechiometryczne. Po stronie substratów mamy dwa atomy żelaza. Po stronie produktów również znajdują się dwa atomy żelaza. Teraz kolej na tlen. W jednej cząsteczce tlenku żelaza 3 mamy trzy atomy tlenu. Natomiast po stronie produktów tlen, jaki musimy uwzględnić, znajduje się w cząsteczce wody. W takim razie musimy mieć trzy cząsteczki wody, aby liczba tlenów po lewej stronie zgadzała się z liczbą atomów tlenu po prawej stronie. Teraz kolejny element do uzgodnienia atom wodoru. Po stronie produktów mamy trzy cząsteczki wody, a w każdej cząsteczce wody znajdują się dwa atomy wodoru, więc w sumie po stronie produktów mamy sześć atomów wodoru. Aby po stronie substratów również mieć sześć atomów wodoru, należy postawić trzy. Przed cząsteczką kwasu pozostał nam ostatni element do sprawdzenia. Policzmy, ile mamy x. 3 po stronie substratów i trzy po stronie produktów. Równanie reakcji chemicznej jest uzgodnione. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak powrócenie do grupy siarczanowej 6 w zapisie. Sprawdźmy, czy lewa strona zgadza się z prawą. Dwa atomy żelaza tu. I dwa atomy żelaza tu. 3 plus 3 razy 4 atomy tlenu po stronie substratów. Po stronie substratów mamy 15 atomów tlenu, a po stronie produktów 3 razy 4 atomy tlenu w soli i 3 razy 1 atom tlenu w cząsteczce wody. W sumie po obu stronach mamy 15 atomów tlenu. I ostatni element atomy wodoru. 3 razy 2 atomy wodoru w cząsteczce kwasu siarkowego 6 i tyle samo atomów wodoru w cząsteczkach wody po stronie produktów. Równanie reakcji chemicznej jest uzgodnione.